Dzisiaj znajdujemy się na niezwykle ważnym wydarzeniu modowym, na Warsaw Fashion Day. Już za moment zobaczycie występy utalentowanych artystów, pokazy mody i piękne modelki. Koniecznie zostańcie z nami. Zapraszam Was na program Warszawa w obiektywie. Powiedz, Mariola, jesteś głównym organizatorem dzisiejszego pokazu. Co wydarzy się właśnie na tym pokazie? Będzie 6 projektantów, będzie odzież sportowa, będą suknie wieczorowe, będzie kolekcja wiosenna, także różnorodność, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Są to najlepsze marki, które wybrałam w Polsce, ludzie z pasją, więc myślę, że każdy jeden produkt, który dzisiaj pokażemy, będzie to produkt wyjątkowy. Muszę przyznać, jako kobieta, że wyglądasz olśniewająco. Kto zadbał o twój dzisiejszy look? Bardzo dziękuję, zadbała główna organizatorka, pomysłodawczyni dzisiejszego wieczoru, Mariola Turbiarz. Czy ona sama wybierała dla ciebie dzisiejszą stylizację, czy jednak może coś jej podpowiadałaś? Zasugerowała mi dwie i dała mi wybór, wybrałam te, bo jeszcze może się odwrócę, pokażę tył. O. Co sądzisz o takiej idei i o takim wydarzeniu jak Warsaw Fashion Day? W ogóle trzymam kciuki, bo uważam, że na polskim rynku mody, mediów jest miejsce dla wielu ludzi utalentowanych, a czasem brakuje im czegoś takiego, no właśnie, gwiazdy, która założy ich kreację, albo kogoś, kto zaprosi ich na pokaz. Super inicjatywa Marioli, naprawdę jestem zadowolona, że mogę w tym wydarzeniu brać udział. Jak kobiety siadają u ciebie na fotelu, czy ufają ci w 100%, czy musisz czasami zapytać jednak je o zdanie? Myślę, że byłoby trzeba się każdy z nich spytać indywidualnie. Raczej staram się do każdej klientki, żeby powierzyła we mnie tą nadzieję. I staram się jej coś doradzić, próbuję po prostu znaleźć taki wspólny kontakt, wspólną koncepcję fryzury, którą później będzie tym finalnym efektem. Przeglądałam wcześniej twoją stronę i muszę przyznać, że twoje projekty są różne, nie zamykasz się w jednym schemacie. Jak przygotowujesz się do powstania kolekcji? Znaczy to jest bardzo różnie. Tak jak mówię, inspiracją bardzo dużo jest muzyka, więc czasami wystarczy jakiś jeden utwór i od razu są pomysły na to, co zrobić, jak ta kolekcja ma wyglądać, jaki ma być kolorystyka, jakie materiały i później zaczyna się szukać materiału. Znajduje się materiał, dopiero powstaje pomysł sukienki. Jak nastawienie przed dzisiejszym pokazem? Czuję się bardzo wyjątkowo, jestem bardzo pozytywnie nastawiona do tego, ale tak samo stres robi swoje. Co sądzisz o takich inicjatywach jak ta dzisiejsza, czyli o Warsaw Fashion Day? To jest fajna sprawa, ja jestem fanką w ogóle czegoś takiego, uwielbiam pojawiać się na pokazach i naprawdę nie dość, że spotykasz fajnych ludzi, to jeszcze dowiadujesz się o modzie czegoś nowego, także to jest bardzo potrzebne. Ekologia w świecie zapachów to jest coś, co jest związane z ochroną środowiska, z ochroną naszego zdrowia, zdrowia kobiet przede wszystkim, bo to jest taki ukierunkowany jak świat mody, tak samo powiedzmy świat perfum. Specjalność tego naszego produktu to jest to, że nie posiada on chemicznych utrwalaczy ani żadnych związków chemicznych w sobie. Skąd pomysł na zorganizowanie tak fantastycznego wydarzenia? Pomysł się znalazł dlatego, ponieważ sama jestem projektantką, projektuję ubrania, postanowiłam zrobić pokaz, a przy okazji zapromować też inne marki projektantów, torebki, biżuterię, marki, które po prostu ze mną współpracują na co dzień. Dlatego stąd wzięło się wydarzenie, które urosło do rozmiarów, które nas przerosły. Jeśli chodzi o Polki, to czy Polki są ciągle zbyt konserwatywne, jeśli chodzi o modę? Czy boją się na przykład kolorów, czy boją się odważnych wzorów, czy to już się też zmieniło? Ja myślę, że Polki nadążają za modą, tylko że brak nam takiego jeszcze eksperymentowania w modzie. Jeżeli na przykład jest coś modne, co powtarzam ciągle, to wszyscy ubieramy się podobnie. I tego mi brakuje właśnie w Polsce, że po prostu Francuzki łączą różne style w jednym i nie ubierają się tak samo. Kiedy
poczułeś, że fryzjerstwo to twoja pasja? Kiedy ja to poczułem? To była długa historia. Wszystko zaczęło się jeszcze, gdy robiłem pasemka mojej mamie, mając 12-13 lat. Ale taką głęboką pasję raczej poczułem, gdy spróbowałem to razem z moją szefową, Kamilą Szpałek, jeszcze gdy uczyła mnie tego zawodu, gdy poczułem właśnie tą moc, która idzie z tym wszystkim, poczułem, że to jest to, w czym się odkryłem. Pani Doroto, jakich fryzur możemy się dzisiaj spodziewać? Dzień dobry. Firma Doroti czesała dzisiaj wszystkie modelki do pokazu Warsaw Fashion Days. Fryzurą, która była dla nas inspiracją, jest fryzura z Collection Catwalk Paris w tym roku. Moją prywatną modelką, którą będę pokazywała na show dzisiaj, które będzie tutaj 8-minutowe, jest wspaniała Ewa Lubert. Występuje w kreacji Marioli Turbiarz. I jest to suknia troszeczkę inspirowana czasami prehistorycznymi, w związku z tym fryzura również zainspirowana jest z takiego serialu dosyć, powiedziałabym, długiego i pięknego Gra o Tron. Jakie stylizacje są najbliższe twojemu sercu? Między innymi właśnie to, co mamy teraz na sobie. Wiesz, wszystkie te stylizacje, które były podczas Metamorfozy Gwiazd, właśnie z Dorotką, czy przy współpracy właśnie z Mariolą Turbiarz, były uzgadniane ze mną, także jest to projekt od nich, ale konsultowany ze mną. Także bardzo seksowne, a przede wszystkim eleganckie, bo na to teraz stawiam. Myślę, że się udało. Powiedz, dlaczego akurat w tym miejscu odbywa się pokaz? Zamierzenie było kameralnego pokazu. Zamierzenie było kameralnego pokazu, który miał tylko i wyłącznie na zaproszenia. Chodziło nam o blogerów modowych, chodziło nam o dziennikarzy, stylistów, czyli naszych takich potencjalnych odbiorców i naszych współpracowników. Natomiast w trakcie, kiedy zaczęliśmy organizować, okazało się, że impreza nabrała bardzo duży rozmach, przerosło nasze oczekiwanie, w związku z tym sala kameralna, a event wielki. Czy moda może nas czymś jeszcze zaskoczyć? Bo z tego, co zauważyłam, to najwięksi projektanci wracają do tego, co już było. Na przykład w tym sezonie modne są chociażby dzwony. Ja pamiętam, że dzwony nosiłam 10 lat temu, a teraz znowu są one na co drugiej witrynie sklepowej. Więc czy jeszcze coś będzie wymyślone? Czy myślisz, że właśnie to już będą raczej takie powroty? Nie, to będzie bardziej powroty. Zresztą dzwony to są lata 70. Przede wszystkim, gdzie się zaczęły pojawiać. Myślę, że to będą powroty. Moda się powtarza praktycznie co 20 lat, tak średnio. Więc wcześniej inne materiały, inne konstrukcje, ale będziemy zapożyczać z tego, co już było. A jak ty lubisz ubierać się na co dzień? Ja generalnie się nie tyle, że nie lubię, co nie umiem się ubierać. Więc zakładam tak, żeby było wygodnie. Dlatego na przykład dzisiaj się czuję fantastycznie, że ktoś zadbał o mój look totalnie, czyli i dodatki, i buty, i torebka, i fryzura, i makijaż. I ja już o niczym nie mogłam myśleć, tylko oddałam się w dobre ręce. Jest z nami Ewa Lubert. Jak podoba ci się fryzura stworzona przez Dorotę? Nie, no Dorotka jest 100% profesjonalistką, więc każda fryzura wykonana przez nią jest po prostu doskonała. A miała tutaj też pole do popisu, ponieważ ja mam swoje włosy do pasa, więc zabawiłyśmy się, jak widać, bardzo mocno. Jakaś taka największa metamorfoza, jaką przeżyła twoja klientka? Największa metamorfoza? No radykalne cięcia bywają we fryzjerstwie, bardzo często klientka zgadza się na mocne cięcie z włosów długich na krótkie. Raczej teraz moje takie mocne zmiany w klientka to są raczej te nowe koloryzacje rainbow hair, czyli tęczowe włosy, które uwielbiam robić. Jest to naprawdę duży efekt, piorunujące uderzenie na ulicy. Na pewno takie klientki zwracają na siebie uwagę. Anies, ty też bardzo często bywasz w Paryżu i we Francji. Czy tam
moda jest jednak bardziej rozwinięta niż u nas? Znaczy, mogę teraz powiedzieć, że prawie jej dorównujemy, jeżeli chodzi o modę. Dużo tutaj jest zdolnych projektantów. Też otworzyłam tam swój showroom, gdzie współpracuję z polskimi projektantami i projekty nasze się bardzo podobają francuskom. Jaki jest pani styl na co dzień? Ponieważ jestem matką czwórki dzieci i jednego wnuka już mam, w związku z tym na co dzień, wiadomo, ubieram się bardziej na sportowo, wygodnie, przeważnie na czarno ze względu na to, że jest to kolor maskujący i wolę się chować czasem, raczej tak na pół sportowo. Twoim zdaniem, jakie błędy najczęściej popełniają aktorki, celebryci, jeśli chodzi o wybór kreacji? My wreszcie mamy dostępne wszystkie trendy. Wszystkie te trendy, o których pisze się i mówi się na świecie. I bardzo często jest tak, że zakładamy wszystko, co jest modne w tej jednej stylizacji. Czyli tutaj boho, tutaj na przykład zakładamy fluorescencyjne kolory. Czyli chcielibyśmy po prostu mieć wszystko na sobie. A to naprawdę warto z tych trendów obowiązujących wybrać jedną rzecz, która do nas pasuje. Na przykład biały kolor, połączyć z czernią, która zawsze się sprawdzi. O, proszę bardzo. Także lepiej być raczej ostrożnym i zachowawczym. Iwona, a jeżeli chodzi o sprawy zawodowe? Tak, to intensywnie pracuję w studiu nagraniowym na moją najnowszą płytę, która się niebawem ukaże, ale wcześniej będzie singiel, który będzie nosił tytuł Walcz, Walcz, Walcz. I to już na dniach, także niebawem teledysk i ruszam i wracam na rynek. Kochani, jesteśmy już po pokazach na Warsaw Fashion Day. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem projektantów i tego, co zostało zaprezentowane. Mam nadzieję, że każdy z Was znalazł coś dla siebie i że wiecie już, jakie trendy będą obowiązywać w sezonie letnim. A Was zapraszam na kolejne odcinki Warszawy w obiektywie.